Pozwólcie, że opowiem wam historię Fortecy Cienia. To, co się dzieje tam w środku, przecież to za ściany nas, kurwa, to było za ściany. Szura, jakby coś ciągnął, kurwa, po ziemi. Ja pierdolę. Myślę, że ktoś, kurwa, za nami szedł, tak nie jest śmieszne, kurwa. Kurwa. Jak masz na imię? Adam, słyszałeś? Adam, to samo co u nas. Im odleg... To nie jest woda. Cześć moi kochani. Materiały z fortecy zaskakują po dziś dzień. Już to było... Kupę czasu temu odwiedziliśmy to miejsce. Odwiedziliśmy je w pełną burzę. I to, co tam się stało, pod sam koniec nagrywania, rozwaliło nam czaszki. I przy okazji napełniło spodnie. Naprawdę byliśmy wtedy popichani. Tak jak widzieliście na samym początku sytuację, właśnie kiedy opuszczaliśmy to miejsce, uciekaliśmy w chłochu. Nawet widzieliście, jaka była nasza reakcja, jak byliśmy nakręceni. Strasznie byłem nakręcony. Nerwy, zdenerwowanie, wpływ na Magdę był niesamowity, bo zanim stamtąd wyszliśmy, Magda strasznie źle się poczuła, opadła z sił, musiała usiąść i odpocząć chwilkę. Była bardzo stresowana i zdenerwowana. Jeśli chodzi o sytuację u chłopaków z Paranormal TV, jak byliśmy tam razem, dziewczyny zobaczyły cienistą postać, która jakby ruszyła w ich stronę i rozpadła się na kawałki. Magda była biała. Dominika troszkę się telepała, ale Magda była biała i naprawdę było, no było grubo, były przerażone. Już tam powiedziały, że nie wejdą, już za pierwszym razem, po tym co się stało, one czekały u góry, były tam z walkie-talkie i mówimy, gdyby w razie ktoś szedł, no to dajcie nam znać, żebyśmy zdążyli opuścić ten budynek. Jeśli chodzi o materiał u chłopaków z Kryptonim Ghost, no to te szuranie, to co udało im się zarejestrować, myśmy nie nagrali tego za pierwszym razem, ale słyszeliśmy. Stanęliśmy w jednym pomieszczeniu, wyciszyliśmy się i poprosiliśmy o to, aby jeśli jest tam ktoś lub coś, żeby dało sygnał, jakiś znak. I usłyszeliśmy schod. Już mi gęsia skórka się robi, jak tylko zaczyna o tym mówić. Poprosiliśmy, aby dało nam jakiś sygnał czy znak. Usłyszeliśmy ciężkie trepy, które schodzą w dół po schodach. Dźwięk schodzenia po schodach, jakby za sobą ktoś wlókł. Worek z ziemniakami, coś takiego. Usłyszeliśmy to w czwórkę. W tym momencie z Frankiem mieliśmy już serce tutaj. Nie wiedzieliśmy, czy je wypluć, czy je połknąć z powrotem, ze względu na to, że chodziło nam głównie o bezpieczeństwo naszych dziewczyn. A konfrontacja była nieunikniona, ponieważ kręcone schody, które kręcą się do góry, możliwość wyjścia jest tylko z jednego miejsca. My byliśmy piętro niżej. Nie było możliwości, abyśmy się nie skonfrontowali z tym lub z kimś. Podczas wyjścia byliśmy przekonani, że ktoś za nami poszedł i wchodzi za nami do środka już później, już pod sam koniec całej akcji, którą tam zrobiliśmy, czyli wszystkie sesje, które były możliwe. Niestety Dominika przez przypadek włączyła nagrywanie i w momencie, kiedy miała nagrywać, ona to nagrywanie włączała.
No niestety, zrobiła coś odwrotnie. Także tylko powstał z tego tak naprawdę materiał, jeśli chodzi o zwiastun. Później już tam byłem z Tomkiem, jeszcze z dwoma dziewczynami, które nigdy nie brały udziału w takim czymś, także to też bardzo podnosi wiarygodność tego, bo słyszały i wiedziały, co słyszały. Słyszały to, co słyszały i były świadome tego, co tam się dzieje. Pokażę wam najlepsze fragmenty. Najlepsze fragmenty, które naprawdę zapierają dech w piersi, które są tak połączone i tak mocne, że no, naprawdę to miejsce jest takim numer dwa, jeśli chodzi o zjawiska, które udało nam się tam zarejestrować, więc zapraszam was do oglądania. Jeszcze jedno, moi kochani, dlaczego Forteca Cienia nazywa się Fortecą Cienia? Mieszkając niedaleko tego fortu, nie wiedząc, że on tam jest, tylko wiedziałem o jeszcze jednym, 49, ale nie wiedziałem, że jest 49A. No, pytałem się takich tam chłopaków, nie wiem, 19-20 lat, czy jest tu jakieś miejsce, jakieś takie tajemnicze, do zbadania, a czy do zbadania, bardziej do eksplorowania. Nie mówiłem konkretnie, czym się zajmuję. I powiedzieli mi, że a tam na Drzuncika czy na Piwko chodzili sobie właśnie na taki fort tutaj niedaleko i tam widzieli jakieś cienie. Ja to tam gdzieś spakowałem w rar, schowałem gdzieś z tyłu głowy i zostawiłem. I pewnego dnia pytałem się sąsiada, starszego faceta, czy wie o jakimś takim miejscu. Zapytałem go się, podobnie jak chłopaków, i powiedział, że tu jest fort, na którym widział cieniste postacie, jakby chmurę, która przybiera ludzką postać, jakby poruszającą się, spacerującą po tym obiekcie, bo chodził tam na grzyby, na kanie, a też niedaleko dalej ma swoją działkę RODO, więc często przechodził przez to miejsce i mówił, że napotkał takie coś, więc połączyłem te dwie kropki, jeśli chodzi o tych chłopaków i o sąsiada, i stwierdziłem, że wybiorę się tam. I właśnie wybraliśmy się tam w pełną burzę, dlatego te cienie zrobiły tam miazgę, żeby tam pójść. Dominika jakoś się specjalnie nie interesowała tym, co tam jest, o co chodzi, tylko po prostu z nami poszła za pierwszym razem. Za drugim razem już tam nie chciała wejść po tym, co nas spotkało. Te kroki i te szuranie czegoś, także zwialiśmy stamtąd. Za drugim razem, gdy byliśmy tam z chłopakami już z Paranormal TV, pod koniec zauważyły tą cienistą postać, która ruszyła w ich stronę i rozpadła się na kawałki. Więc Dominika nie wiedziała o tym, obydwie nie wiedziały o tym, że to jest Forteca Cienia, że tam porusza się cień. Więc chciałbym wam pokazać pierwszy element, który jest tak spójny, że aż zapiera dech w piersi mi po dziś dzień. Tomek zauważył reakcję miernika K2, zaczął pokazywać aktywność, powiedział mi, że ma aktywność. W tym momencie ja odsunąłem się troszkę z głośnikiem, żeby sprawdzić, czy to czasami nie jest wywołane falą elektromagnetyczną wywoływaną przez głośnik, i zadałem pytanie, czy jesteś tutaj z nami. Momentalnie dostałem odpowiedź, jestem.
jest to niesamowite. Zobaczcie. Jesteś tutaj z nami? Jestem. Słyszałyście? Cały materiał, link w opisie będziecie mieli, abyście szybko trafili do tego filmu, który przedstawiam. Głównie przedstawię ten film. Jeśli będziecie chcieli, to możecie też obejrzeć z Kryptonim Ghost. Oczywiście też zostawię i zostawię od chłopaków z Paranormal TV wszystkie trzy materiały z Fortecy Cienia. Jeśli chodzi o SB7, klarowność odpowiedzi jest naprawdę niesamowita. Dodatkowo odpaliliśmy D-Portal. Na D-Portalu usłyszeliśmy imię Adam. Adam jestem. Zobaczcie sami. Jak masz na imię? Pierwszy raz użyliśmy właśnie tam SLS-a. Jako pierwsi mieliśmy SLS-a, zbudowałem SLS-a. I jako pierwsze mapowanie udało nam się zrobić je i wykonać właśnie tam. Chciałbym Wam to pokazać i już przejść na koniec tego materiału i powiedzieć Wam, że w opisie będziecie mieli dwa linki, jeśli chodzi o Fortecę Cienia, jeśli chodzi o nasz kanał. Jeśli chodzi o kanał Chłopaków z Paranormal TV, też będzie link i link do filmu Chłopaków z Kryptonim Ghost. Będziecie mogli obejrzeć sobie wszystkie i samemu sobie przeanalizować i przemyśleć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nawiedzenie tego miejsca. A naprawdę z ręką na sercu mówię tutaj, że to miejsce naprawdę jest nawiedzone. Więc bardzo dziękuję Wam za to, że oglądaliście materiał. Chciałbym Was prosić właśnie, abyście sobie zajrzeli do opisu filmu i obejrzeli te materiały, bo naprawdę warto się z nimi zapoznać. Są to niesamowite dowody na występowanie w tym miejscu zjawisk paranormalnych. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Poprosiła mnie jedna osoba w filmie, którym w poprzednim materiale, który jest już na kanale, abym zabrał się za film Chłopaków z Old Finders. Przeanalizuję to i zbuduję o tym materiał. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojawi się ten materiał. Jak będę miał chwilę czasu, to usiądę do tego, a jednak potrzeba troszkę czasu, aby obejrzeć tą klatkę po klatce, żeby to zobaczyć naprawdę konkretnie, postarać się jakoś to wytłumaczyć, postarać się odrzucić, czy to są czynniki naturalne, czy to są czynniki paranormalne. Spróbuję Wam pokazać i przeanalizuję materiał, a Wy spróbujecie sobie to w jakiś swój sposób zinterpretować. Ja Wam tylko pokażę to, w jaki sposób ja interpretuję ten film i co według mnie jest ok, bo chłopaki zajmują się urbexem, czyli nie robią typowo filmów, które miałyby na celu badania zjawisk paranormalnych, więc spróbujemy wyciągnąć wszystkie możliwe motywy, które mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o zjawisko paranormalne, więc zabierzemy się za to i życzę Wam udanego weekendu. Bawcie się dobrze. Piątka. Zobaczymy po analizie, co tu się działo, jakie były odpowiedzi na SB7. SB7 działa. Chodź tutaj szybko. Szybko. Mamy. No kurwa. Jesteś tutaj z nami. Co to jest? On się siedzi rusza. Sobie. On się tu rusza. Patrzcie. Siedzi tutaj.